Pamiętajmy też o tym, co mówiliśmy w czwartek, aby dawać świadectwo, aby wychodzić do ludzi, tak jak Czesław mówi, wychodzi do piaskownicy ze swoimi dziećmi i daje świadectwo, gdziekolwiek jesteśmy. Moi drodzy, nie my nawracamy, ale jesteśmy odpowiedzialni, aby dawać świadectwo o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I to jest niezwykle ważne i to jest potrzebne dla naszego duchowego życia, dla naszego duchowego wzrostu. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, to co robisz, to co mówisz, niech to daje świadectwo tego, że Bóg dla ciebie jest najważniejszy, Jego Słowo jest najważniejsze, że starasz się trzymać Jego nauki, Jego przykazań, tego, co On mówi w swoim świętym Słowie. Moi drodzy, kiedy tak w tym tygodniu rozmyślałem, między innymi też wróciło do mnie to słowo, że słowo skierowane do nich, do Izraela, nie przydało się na nic, gdyż nie było połączone z wiarą. Możemy wiele słuchać Bożego Słowa, ale możemy jakby przechodzić do porządku dziennego nad tym Słowem i nic ciągle z tym Bożym Słowem nie robić. Wiecie, będziemy wtedy oszukiwać samych siebie. Troszeczkę mówimy, o, zbudowałem się, albo mniej się zbudowałem, ale Bóg oczekuje, że my to Słowo będziemy wcielać w życie, że będziemy żyć według tego Słowa. A więc możemy być otoczeni zewsząd Bożym Słowem, a jednak ciągle być duchowo głodni, duchowo pokonani i tak dalej, gdyż słowo nie przydało im się na nic, gdyż zabrakło wiary, zaufania w ich sercach do słowa. A wiara i zaufanie łączy się z posłuszeństwem dla słowa. Dlatego, że jak czytamy ten fragment 3 i 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, to tam wyraźnie jest powiedziane, że wiara zamieniona jest na słowo posłuszeństwo, dlatego, że nie mieli wiary, dlatego, że nie byli posłuszni, nie zrobili tak, jak mówi Boże Słowo. Nie ma lepszego sprawdzianu dla autentyczności wiary jak kwestia posłuszeństwa. Jak robimy dokładnie to, czego Bóg od nas oczekuje. Chciałbym wam zadać pytanie, czy od niedzieli przez ten tydzień było więcej w naszym życiu dziękczynienia i uwielbienia Boga niż wcześniej, czy nie? Nie musicie mi podnosić rąk, ale pytam się, czy było więcej dziękczynienia. Tak jak słyszeliśmy w niedzielę, brat Kasprowicz śpiewał i usługiwał i zwracał naszą uwagę, że mamy być ludem Bożym, który Bogu dziękuje za wszystko albo we wszystkim, jak mówi Słowo Boże. A więc czy wziąłeś to Słowo do serca? Czy było więcej wdzięczności, chwały, uwielbienia? Czy więcej było zawodu czy narzekania? Moi drodzy, Bóg posyła Słowo do nas, abyśmy Słowo Boże wcielili w nasze życie, bo tylko wtedy Słowo wyda owoc w naszym życiu. Wtedy będziemy doświadczać mocy Bożej w naszym życiu, bo posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, niż nawet coś, co zrobimy spontanicznie raz czy drugi dla Pana Boga. Bóg mówi, ja chcę waszego posłuszeństwa na co dzień. Chcę, żebyście uchwycili się mojego słowa i żyli według tego słowa. Chciałbym mówić o tym, jak bardzo ważne jest, żebyśmy umieli ciągle patrzeć na Boga. Nie na to, co przychodzi do naszego życia, albo inaczej nie tylko na to, co przychodzi, bo trudno nie zauważać tego, z czym spotykamy się w naszym życiu. Kiedy różne sytuacje, że tak powiem, nas dopadają w naszym życiu. Ale abyśmy nauczyli się patrzeć w takim codziennym życiu, patrzeć na tego, który jest niewidzialny. Żebyśmy jak Mojżesz patrzyli na tego, który jest niewidzialny i szli za jego słowem, bo tak to jest napisane. Mojżesz słyszał słowo Pana i za tym słowem szedł. Czasami było to bardzo trudne, ale on za tym słowem szedł. Czasami był bliski, że tak powiem, rezygnacji, zakończenia, ale on za tym słowem szedł. W psalmie 34, bo o nim chcę dzisiaj mówić, chcę wrócić do niego, dlatego że jakoś tak 2-3 noce temu obudziłem się i to słowo jakby było w moim sercu i podobne do tego słowa, abyśmy nasz wzrok kierowali na naszego Pana, na naszego Zbawiciela. I tutaj są takie ciekawe słowa w związku z tym związane. Będę czytał od 1 wiersza. Dawidowy, psalm 34, Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł, będę błogosławił Pana w każdym czasie.
Powiedzcie, moi drodzy, w każdym czasie, powiedzmy głośno, w każdym czasie będę błogosławił Pana. Dlaczego to jest ważne? Moi drodzy, my czasami Słowo Boże mamy słyszeć i mamy też wyznawać prawdę Bożego Słowa. Dlatego wybaczcie, że czasami będę was prowokował do takiego wyznawania, żebyśmy czasami coś usłyszeli sami w swoich, to co wypowiadają nasze usta, bo czasami z naszych ust wychodzi wiele różnych słów, które nawet nie powinny wychodzić. Prawda? Rezygnacji, poddania się. To dotyczy także mojej osoby. I nagle człowiek musi się przyłamać i mówi, nie, mamy Boga wielkiego i potężnego, Boga, który jest z nami, Boga, który obiecał, że nigdy nas nie zostawi i nas nie opuści. A więc Dawid mówi błogosławieństwo dla Boga. On nie myśli tylko w sercu i w myślach powtarza, że błogosławi Pana, ale on to wyznaje na głos, że błogosławi swojego Boga. Tak jak potrafimy wyrażać różnego rodzaju stany, emocje naszymi ustami, jakże cudowną jest rzeczą, kiedy zamiast wypowiadać słowa niewiary, zwątpienia, porażki, ty i ja w każdym czasie możemy błogosławić Pana. W każdym czasie, tak jak jest napisane, we wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża względem was. Więc jeżeli mam być w woli Bożej, moje serce powinno być pełne wdzięczności, nawet wtedy, kiedy wydaje mi się, że trudno jest dziękować Bogu. Moje usta powinny być pełne chwały i błogosławieństwa, nawet wtedy, kiedy jest trudna sytuacja. A to, co Dawid tutaj pisze, to on nie pisze dlatego, że jest akurat na wielkich wyżynach i w bezpiecznym miejscu, bo wcale tak to nie wygląda. Ale czytajmy dalej. Mówi chwała Jego, czyli chwała Boża niech będzie zawsze na ustach moich, rozumiemy to? Nie tylko w sercu i myślach. Chwała Jego, chwała dla Boga niech będzie zawsze. Gdzie, bracia i siostry? W ustach moich. Ale powiesz, jak to jest możliwe, pastorze, że mogę dziękować i chwalić Boga, kiedy no, dzieją się tak różne sytuacje. A jednak Bóg nas do tego wzywa, abyśmy nauczyli się zwyciężać w dniu złym i w dniu trudnym, abyśmy umieli zwycięsko przejść przez dzień zły i trudny. Kiedy się budzisz rano, pamiętacie to z niedzieli? Dziękuj Bogu, że otwarłeś oczy. Dziękuj Bogu, że możesz iść do toalety. Dziękuj Bogu, że możesz coś zjeść. Ludzie mówią, ja muszę dziękować Bogu za to czy za tamto, ale za takie prozaiczne rzeczy dziękować Bogu? Właśnie za takie rzeczy, bo tobie się i mnie się wydają prozaiczne, a twoje i moje życie każdego dnia jest cudem. Jesteś noszony na rękach Pana. Oto Bóg daje mi siły i zdrowie, że znowu mogłem się obudzić. Po co się mogłem obudzić? Aby uwielbiać Boga. Aby żyć dla Niego. Aby dawać świadectwo o moim Bogu i Zbawicielu. Kochani, jest czas, żebyśmy jako lud Boży otrząsnęli się. Ja wiem, że to ja mówię sam do siebie, moi drodzy, z tej całej różnej presji, różnych sytuacji i powiedzieli, ja wiem, że tu jest ciężko i w pracy i tam, ale ja wstanę, ja się otrząsnę i ja będę ogłaszał chwałę dla mojego Boga. Amen. Będę to robił, będę mu dziękował. Nie rozumiem może wielu sytuacji, ale tak właśnie będę robił. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Wiecie, spotykam ludzi, sam się czasami mówię, jak chlubić się Panem, kiedy modlę się, wołam, a ciągle nie ma odpowiedzi. Ale Bóg mówi, chlub się mną, oddaj mi chwałę, bądź mi wdzięczny. Wywyższaj, wysławiajcie, niechaj słuchają pokorni i weselą się.
Wysławiajcie Pana ze mną, mówi Dawid. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Dawidzie, mężu Boży, namaszczony królu, ty miałeś jakieś obawy w swoim życiu? Ty przeżywałeś jakieś lęki i strachy nocne w swoim życiu? Ty, człowiek Boży, umiłowany Bożemu sercu? Ale kiedy czytasz jego psalmy, doświadczasz, że on właśnie tego to wszystko przeżywał i tego doświadczał, ale on umiał patrzeć ponad to wszystko i patrzył na tego, który jest niewidzialny i ciągle od niego czerpał siłę, aby przeżyć kolejny i kolejny i kolejny dzień. Amen. Bóg da siłę. I Biblia mówi, że Bóg daje siłę swojemu ludowi. Bóg daje siłę swoim dzieciom. I uchronił mnie. I teraz ten szósty wiersz, bo o nim właśnie myślałem. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie. Wiecie, na naszej twarzy, na mojej twarzy wszyscy mówią, no masz taką twarz, jaką masz, no. Ale na twarz dużo wyraża, prawda? Czasami, wiecie, niektórzy mają bardziej przyjazne twarze, inni bardziej surowe twarze. Czasami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale jednego możesz być pewny. Jeżeli się zamartwiasz, to widać na twojej twarzy. Jeżeli czujesz, czy mówisz, jestem w takim dole, przeżywam dół, to widać, bo to wszyscy nawet wokół szybko rozpoznają. Ale też kiedy doświadczasz łaski, mocy i zwycięstwa, twoja twarz staje się inna. Amen. Zaczynasz twoja twarz jaśnieć, bo nagle pośród tego całego zamieszania pojawia się iskierka nadziei, albo może triumf i zwycięstwo i mówisz, nie muszę się już bać, bo patrzę na tego, który jest niewidzialny, patrzę ponad te wszystkie moje sytuacje i problemy i on sprawia, że moja twarz może jaśnieć w jego obecności. Halleluja. Wiecie, to jest cudowne, kiedy człowiek Boży przychodzi do tej obecności, ale nie tak, wiecie, tak troszeczkę, ale kiedy wchodzimy w tą obecność, a muszę wam powiedzieć, żeby wejść w Bożą obecność, to nie jest o tak sobie, z marszu. To nie jest tak z marszu, ale kiedy wchodzisz w Bożą obecność, trwasz i mówisz, ja szukam mojego Boga, szukam Jego twarzy, to w pewnym momencie ta obecność zaczyna wypełniać, dotykać naszego życia. A kiedy przychodzi Boża obecność, to wtedy nasze ciężary i brzemiona są zupełnie lekkie, są zdejmowane i my widzimy, że Bóg nasz jest Bogiem, który z tym sobie wszystkim poradzi. Spójrzcie na Niego. Bracia i siostry, dzisiaj spójrzmy znowu po raz kolejny na Niego, aby zajaśniały nasze oblicza, aby nasze serca były pełne chwały i wdzięczności. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom. Aby wytracić z ziemi pamięć, ich wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocali ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu
ufają, czyli ci, którzy mu wierzą, nie będą ukarani. Moi drodzy, przeczytałem ten psalm cały, ale i troszeczkę nawiązałem już do słów tego psalmu. Ale tu jest napisane, że ten psalm został napisany. Ten psalm, który wzywa, w którym Dawid wzywa siebie, wzywa lud Boży do chwały, do uwielbienia, do czci dla Boga w czasie, który nie był dla niego łatwym czasem. Zwróćcie uwagę, że on tutaj mówi o czasie, gdy udawał obłąkanego. W 1 Samuelowej 21, 11 do 16 jest o tym mowa. Tam to imię Abimelech, tam jest brzmi Achisz. Widocznie miał dwa imiona. Abimelech, to znaczy mój ojciec jest królem. Nieważne. On był Filistyńczykiem, był królem miasta filistyńskiego. I Dawid przeżywa, powiem tak, okropny czas w swoim życiu. Pisze ten psalm pod wpływem wielkich emocji i zagrożenia życia. Czy odkrywacie w tym psalmie jakąś, czy odkrywacie, że ten psalm prowadzi nas do jakiejś beznadziei? Czy widzimy w tym psalmie raczej nadzieję, która jest w sercu Dawida? Jak odbieramy ten psalm? Widzimy, że pomimo, że człowiek pisze w wielkich emocjach, w stanie zagrożenia życia, ten psalm daje nam niesamowitą zachętę, prawda, nadzieję, że pomimo wszystko z Dawidem będzie dobrze. Ale też będzie dobrze z tymi wszystkimi, którzy jak Dawid właśnie będą szukać Pana, szukać Bożego oblicza. W Bogu będą szukać pomocy i ratunku, aby spojrzeć na tego, który jest naszym Bogiem i naszym Panem. A więc Dawid ma trudny czas. Saul chce go zamordować. Wiecie, nie jest łatwo mieć przeciwko sobie króla i jego armię w swoim państwie. To jest tak, jakby za tobą wysłano różnego rodzaju szpiegów, nastawiano na twoje życie i musiałbyś szukać schronienia. Gdzie się tu schować, jak wszędzie gdzieś tam publikują twoje zdjęcia. Za Dawidem jest taki list gończy. Ktokolwiek słyszał, Saul mówi, powiedzcie mi w końcu, gdzie on jest. Nie jest dobrze. Właściwie to jest jego kraj. To o nim Izraelitki śpiewały, Saul zabił swój 1000, a Dawid swoje 10 000, a serce Saula króla jest tak zazdrosne o sławę Dawida, ale nie tylko, on ma świadomość, że to Dawid będzie królem na jego miejsce i chce zabić Dawida. Wiecie, to mi pokazuje na jedną rzecz, kiedy Bóg ma plan dla twojego życia, kiedy Bóg dotyka twojego i mojego życia i ma plan, to możemy powiedzieć śmiało, Bóg, który ma plan, ten plan zrealizuje i żadne przeszkody nie będą w stanie tego zatrzymać. Nawet gdyby armia powstała przeciwko tobie, amen? Jest w jednym takim miejscu napisane, gdy armia nawet powstanie przeciwko mnie, gdy padnie u boku twego 1000 z jednej strony, a z drugiej 10 000, ciebie to nie dotknie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my w tej całej sytuacji ciągle jesteśmy blisko Boga, Bóg jest naszą tarczą, naszą ochroną i naszą siłą. Amen. A więc ja powinienem o to się zatroszczyć, aby być zawsze blisko Boga, aby umieć spojrzeć na Jego twarz, szukać Jego oblicza. Nie poddać się temu. Nie pójść w jakieś... Wiecie, jest to przykre. Ale ludzie Boży, dzieci Boże, które doświadczają czasami trudnych sytuacji, oni szukają pocieszenia nie w Bogu jak Dawid. Nie idą przed oblicze Boże i mówią, Panie, nie wiem, co z sobą zrobić. Daj mi znaleźć Twoje oblicze, daj mi znaleźć Twoją obecność, daj mi usłyszeć Twój głos. Oni biorą różnego rodzaju używki, aby znaleźć jakieś ukojenie, jakieś zapomnienie. Ale jeśli tak robimy, to pokazujemy, że to nie Bóg wcale jest tym miejscem ostoi dla nas.
To nie Bóg jest tym źródłem posilenia i mocy, ale to znaczy, że szukamy mocy w zupełnie czymś innym. Ale dzisiaj możesz powiedzieć, o nie, nie będę szukał w tym czy w tamtym. Czy to będzie jakaś sztuczna wesołość, zabawa, towarzystwo, nie wiadomo co, bo przecież do Boga wołam i ciągle nie odpowiada na mój głos. Bądź tym takim jak Dawid, który przechodził tak trudny czas. I wiecie, to, że znalazł się u tego Akisza albo Abimelecha, tam w Gat. On przyszedł tam, aby ratować swoje życie. Przyszedł do największych wrogów, aby ratować życie. To jest niesamowite. Przecież on pokonał Goliata Filistyńczyka. To przecież on łupił tych Filistyńczyków. To przecież o nim śpiewano, Dawid zabił ich 10 tysięcy. I on przyszedł do wrogów tam się schronić. Bo w swoim kraju już nie miał miejsc. I wtedy oni się kapnęli, że coś jest nie tak. Że to jest ten Dawid, że to o nim śpiewają, że to on zabił ich mocarza, że to przez niego mają problemy. Wiecie, i to doszło do uszu Dawida. Dlatego udawał obłąkanego. Dlatego się ślinił, broda cała zaśliniona, prawda, tłukł rękami o bramy miasta. Mówimy, mąż Boży. Wiecie, to jest ciągle jeszcze pewien etap początkowy w życiu Dawida. On jeszcze nie jest królem. On jest namaszczony na króla. Bóg jest z nim. Ale wiecie, można mieć namaszczenie, można mieć cudowne powołanie, ale możesz być pewny tego, że nawet kiedy to wszystko jest, będziesz przechodził przez trudne chwile i czasy w swoim życiu. Ale ważne jest, żebyśmy w tym umieli się zachować, tak jak mówi Boże Słowo. Abyś nie uciekał z tego miejsca bycia w Bożej obecności. Bo Dawid w tym całym stanie, w tej całej sytuacji, on szukał Boga. I kiedy przyprowadzono go przed tego króla, ten król powiedział, wygońcie go stąd, ja dość mam obłąkanych. Wygońcie go. Ja myślę, że też Bóg dał mu pewną mądrość, jak się zachować w tym wszystkim. W każdym razie szukał wyjścia, ale to Bóg cały czas był dla Dawida ochroną. A więc pomimo namaszczenia, pomimo powołania, pomimo tego, że Bóg ma plan dla Dawida, Dawid przechodzi trudny czas w swoim życiu. I niech nas to jakby nie deprymuje. Ale wiedzmy, że wszystko jest pod kontrolą, że Bóg wszystko wie. Druga rzecz właśnie to, że wybrani, zbawieni, powołani przez Pana, nie będziemy wolni od tych różnych zmagań i przeciwności. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Tak Dawid pisze w tym psalmie. Ale ze wszystkiego wybawia go Pan. Wiele nieszczęść. Moi drodzy, apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan i w drugim pisał, wy przyjęliście słowo w wielkim utrapieniu i wielkim ucisku. Rozgorzało wielkie prześladowanie dla tego zboru, który powstawał w Tesalonice, kiedy Paweł głosił Ewangelię. Wielu ludzi, Żydów, zazdrości występowało przeciwko Pawłowi i przeciwko tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. A jednak tam jest dalej napisane, Paweł do nich pisze, ale wy wytrwaliście w tym wszystkim. Wy wytrzymaliście to wszystko. Wytrzymaliście, nie tylko, że wytrzymaliście, ale wiara wasza słynie tam po całym obszarze wokół was. I jesteście dla nas radością i chlubą. Tak więc można przyjmować i przyjmujemy, ludzie przyjmują czasami słowo w wielkim uciśnieniu, ale nie uciekają, ale trzymają się tego słowa, gotowi znieść ten ucisk tak jak Dawid. I dalej w tym całym tej trudnej sytuacji Dawid szuka Boga. On ma pragnienie oglądać Pana, Jego moc w swoim życiu. Wiecie, to jest ogromne zmaganie w jego życiu. Nie wie, co wydarzy się za chwilę. On ma tylko ufać Bogu. A jeszcze później, kiedy już uciekł od tego Akisza, Abimelecha, to wiecie, jeszcze wiele, wiele lat było różnego rodzaju tułaczki w jego życiu. To jest zdumiewające. Oto Samuel wylewa na niego olej namaszczenia,
obwieszcza mu, że Pan ma plan dla jego życia, a wiecie, on nawet nie ma miejsca schronienia nie tylko dla siebie, ale jego ojciec i matka nie mają schronienia w Judzie, w Izraelu. Wiecie, że przyszedł do jaskini Adulam i tam matka, ojciec przyszli do jaskini Adulam, tam wielu, około 400 różnych mężów i on bierze matkę i ojca i prowadzi ich na wschód, w drugą stronę. Sam poszedł do Gad, ale rodziców zawiózł do króla Moabu, też państwa wrogiego. Mówi, to był czas pokoju między nimi, zaopiekujcie się moją matką i moim ojcem. Dziwne, prawda? Dziwne, że człowiek Boży, człowiek namaszczony, człowiek wybrany przez Boga, człowiek według Bożego serca, oto jest powołany, oto jeszcze się nie wypełniło to, co Bóg dla niego zaplanował, przechodzi przez tego rodzaju sytuację. Ale chcę wam powiedzieć, właśnie tak jest, że kiedy przeżywasz Boże namaszczenie, Boże powołanie, kiedy Bóg mówi do ciebie słowo, oto diabeł będzie chciał to zniszczyć, a też Bóg podda próbie twoje i moje serce. I będziemy mogli okazać, czy rzeczywiście trzymamy się Pana. Dawid w swoim życiu, w tej całej sytuacji, w tym totalnym zamieszaniu, w tych wszystkich przeciwnościach, szuka Pana. Nie tylko szuka Pana, ale może zanim jeszcze przejdę do następnych rzeczy, szuka Pana. Szukałem Pana, odpowiedział mi, uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Muszę, spróbujmy sobie wyobrazić, kiedy rodzice są w jednym kraju, ty jesteś w innym państwie, w swoim nie masz miejsca, masz obietnicę od Boga. Wyobraźcie sobie, co musiało dziać się, jak wielkie czarne myśli mogły kłębić się w umyśle Dawida. I on mógł się tym myślom poddać. Mógł powiedzieć, że rzeczywiście nie ma żadnego rozwiązania. Ale powiedział, nie, ja będę szukał Pana. Ja z Nim mam społeczność. Ja nie żyję w żadnym grzechu i nie trwam w żadnym grzechu. Ja z Nim mam społeczność. Będę szukał Pana. Tak więc Dawid zachowuje pokorne serce. Dlaczego tak mogę sądzić? Dlatego, że w trzecim wierszu mówi, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Nie sądzę, że Dawid innym mówi, że mają być pokorni. Mówi dlatego, że sam jest uniżonego serca przed Bogiem. Dawid właśnie jest człowiekiem pokornym i uniżonym. I to właśnie pokazuje, że w Bogu szuka rozwiązania i siły. Że on potrzebuje Boga i jego obecności. Dlatego okazuje pokorę i uniżenie. Że nie mówi, poradzę sobie, dam rady, wyrwę się z tego. Po drugie, Dawid jest wierny Bogu. Po czym rozumiem, że on pozostaje wierny Bogu? Po tych pierwszych słowach. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Będę go chwalił. Moje usta będą chwały, czci i uwielbienia. Tylko człowiek wierny Bogu, który trwa w relacji z Bogiem, który może jeszcze nie słyszy odpowiedzi i nie znajduje jeszcze ratunku w swojej sytuacji, ale on mówi, ja pozostaję wierny Bogu, bez względu na to, co się wydarzy. Ja będę trzymał się Boga. Dlatego mówi, dusza moja chlubić się będzie Panem, nie mną. Nie może moją odwagą, sprytem czy czymkolwiek, ale dusza moja chlubić się będzie Panem. Dawid to przeżywa. A więc jeszcze raz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, przechodzicie przez tego rodzaju sytuację. A może jesteś w takiej sytuacji, czy to w pracy, czy gdziekolwiek, to wiedz jedno, chciej znowu zbliżyć się i spojrzeć, chciej oglądać oblicze Pana i usłyszeć słowo z ust Jego. Szukaj Go, wzywaj Go, wołaj do Niego. Inaczej mówiąc, niech doświadcz tej chwili tego, że patrząc czy doświadczając w tym patrzeniu, wyglądaniu na Boga, oczekując na Boga, doświadczasz Jego obecności, która napełnia cię na nowo otuchą, odwagą. Pan zabiera wszelkie obawy i lęki, a ty możesz wielbić Boga całym sercem. Już nie tylko przez wiarę w jakimś uciśnieniu,
ale całym sercem mówiąc, tak, Bóg udziela mi siły i pomocy. Tak więc po tym poznaję, że on jest wierny Bogu, dlatego że umie Boga chwalić, Bogu dziękować, Boga wywyższać pomimo całej tej sytuacji. Szukałem Pana i mi odpowiedział. Spójrzcie na Niego, a zajaśnięcia oblicza wasze nie okryją się wstydem. Tym, którzy szukają Pana, w wierszu 11 mówi, nie brak żadnego dobra. To jest cudowne, mieć obietnicę. Moi drodzy, czasami warto jest czasami mieć mniej, aby tylko być w Bożej obecności. Aby móc doświadczać i przeżywać to, co Bóg dla nas, dla naszego życia daje. Bo Bóg obiecał, nie brak im żadnego dobra. To jest tak, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Tym, którzy szukają Pana, tym, którzy w takich chwilach nie załamują się, ale są pełni chwały, czci i wdzięczności. Jak możesz spojrzeć na Pana, kiedy tak czasami trudno jest, czasami przeżywamy różne chwile i trudno jest w ogóle odezwać się w modlitwie. Kiedy jesteś w swojej komorze, w swoim mieszkaniu, czy gdzieś mówisz, to jest mój czas, aby wołać do Boga. Jak możesz na Niego spojrzeć? Myślę, że to jest taka dobra wskazówka. Zacznij myśleć o Bożych imionach. Zacznij myśleć o Bożych imionach, które On objawił w Starym Przymierzu, a które zostały wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa. Wiesz, kiedy zaczniesz mówić tak, o, niech święci się Twoje imię, Boże. Kiedy zaczniesz to mówić, pomyśl o Jego imionach. On jest Twoim pasterzem. On jest Twoim pokojem, bo tak jest Jego imię, Jahwe Shalom, Jahwe Ra'a. On jest Twoim sztandarem, Jahwe Nisi. Zacznij patrzeć, spójrz na Niego, kim On jest. Zacznij wyznawać to swoimi ustami i zobaczysz, jak Twoje serce, Twoje emocje, Twoje serce, Twoje myślenie zaczyna się przemieniać. Bo zaczynasz wprowadzać Boga, który jest tak wielki i tak wspaniały do swojego życia. Patrzysz na Pana i nagle zaczynałeś modlitwę z wielkimi obawami, z wielkimi trudnościami i problemami wokół, ale przebiłeś się przez to wszystko, aby spojrzeć na Boga, oddać Mu chwałę i cześć i wyznać to, kim On jest. Pamiętacie? Gedeon ma objawienie Boga, który jest jego pokojem. Kiedy ma objawienie Boga, który jest jego pokojem? Kiedy właśnie był pokój i wszystko było dobrze? Nie, kiedy przez 7 lat z rzędu Midianici grabili ziemię Izraela. Oni byli pełni lęku i strachu, a Bóg mu objawia swoje imię. Jestem Twoim pokojem. Jestem z Tobą, Gedeonie, za pozwoleniem, Panie mój. Jeśli jesteś ze mną, to dlaczego to wszystko się dzieje? I musiał zrozumieć, że to grzechy ich do tego doprowadziły, że stracili Bożą ochronę. Ale wiecie, to jest niesamowite. On przychodzi do naszego strachu, lęku, niepokoju, trudności. I Bóg mówi, zacznij patrzeć na mnie, zacznij mnie czcić, zacznij mnie uwielbiać, zacznij wyznawać to, kim jestem dla Ciebie. Kochani, kiedy powstaniemy dzisiaj, to powinniśmy wstać i oddać chwałę Bogu i wyznać, kim On jest dla Ciebie i dla mnie. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejemy chwałą Bożą, mocą Bożą. Słowo nie przydało się na nic. Słyszeli Mojżesza, wielokrotnie Boga przemawiającego z góry, ale ciągle trwali w tym rzeczach, które były w ich umysłach. A Bóg mówi, wy podnieś swoją głowę, spójrz na mnie, na to, kim ja jestem i wierzcie mi, ufajcie mi. On daje zwycięstwo. On daje pokój. On dał przecież doskonałego baranka, pamiętacie?
Tam objawił Bóg Abrahamowi swoje imię, Jahwe Jire, Pan, który zaopatruje, zaopatrzył ciebie i mnie w doskonałego baranka, który gładzi nasze grzechy, który sprawia, że jesteśmy pojednani z Ojcem, że mamy społeczność z Ojcem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. W psalmie 50, to jest psalm Asafowy, tam jest napisane: wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz, wzywaj mnie. To jest ważne, kochani, żebyśmy właśnie w trudnym czasie zbliżali się do Boga, wzywali Jego imienia i nie odchodzili, aż nie wejdziemy do Jego chwały, do Jego obecności, aż nie usłyszymy Pana przemawiającego cicho do naszych serc, do naszego ducha. A czy w Nowym Testamencie nie mamy podobnej zachęty? Czy nasuwa wam się jakieś słowo, które mówi: spójrzcie na Niego? Macie coś, wam chodzi po głowie? Przypominacie sobie? Czy jest jakieś słowo podobne, mówiące o patrzeniu? List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 1 do 3. Co tam jest napisane? Pamiętacie, co tam jest napisane? Biegnijmy wytrwale w wyścigu i tam jest: patrząc na kogo? Na Jezusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Chcę, kochani, dać nam taką zachętę. Pamiętaj, że Bóg jest, Jezus jest nie tylko sprawcą twojej wiary, którą masz w swoim sercu, ale On jest dokończycielem naszej wiary. On robi wszystko, abyśmy dokończyli zwycięsko nasz bieg. Amen. On nas nie zostawi samych. A więc, kiedy wstajemy w swoich komorach w zgromadzeniu, niech nasze usta, nie tylko serca, bo z obfitości serc mówią usta, kochani. Z obfitości serca. Człowiek zgorzkniały będzie wylewał gorycz. Człowiek radosny będzie wylewał radość i wdzięczność. Człowiek zawiedziony będzie mówił o tym. Z serca ludzkiego. Ale kiedy to jest w naszych sercach, nie możemy doświadczać, przeżywać, radować się Jego obecnością. To nie znaczy, że straciliśmy Go, ale nie przeżywamy tego, co moglibyśmy przeżywać. On mówi, kiedy jesteś właśnie w najgorszym dole, w najgorszym czasie jak Dawid, to nie poddawaj się, ale właśnie wstań w tym swoim dole i odnieś zwycięstwo nad tym przeciwnikiem, lwem, który tam się znalazł razem z tobą, aby cię dobić i myśli, że już cię dopadł, a ty wstajesz i w imieniu Pana bierzesz zwycięstwo. Wiecie, co mi się przypomniało teraz? Pamiętacie, był taki, kto to był? Tak jeden z walecznych mężów wśród tej trzydziestki wymienionych, że znalazł się w dole z lwem. Pamiętacie, jest taka historia? Daniel został tam, tam jest, że on był, to był dół, to nie, on nie został tam rzucony, to nie było więzienie, znalazł się chyba w księdze, no już teraz nie będę domyślał się na głos, znalazł się w dole i on tam pokonał tego lwa, zabił go. Znaleźć się? Wiecie, że diabeł chodzi jak lew ryczący. I czasami czujesz się, jakbyś się znalazł w takim dole, a on chodzi, ryczy i ty już nie wiesz, co zrobić. On mówi, on go tam rozszarpał. Halleluja. Kochani, Boża moc, ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie, jest przeciwko nam. On będzie nieraz ryczał, on będzie nieraz próbował stłamsić czasami tą ledwo tlejącą się wiarę i ufność w naszych sercach. Ale co masz zrobić? Zróbmy to, co Dawid. Wstań i zacznij chwalić Boga. Pozostań wierny. Unisz swoje serce. Zacznij szukać Bożej obecności i wprowadź Boga do tej całej sytuacji. Inaczej mówiąc, patrz na Niego. Patrz na Jezusa w tym biegu wiary. I wtedy przychodzi zwycięstwo. I kończąc dwa wydarzenia z Nowego Testamentu. Niewiasta cierpiąca na krwotok od 12 lat. I ona słyszy o Jezusie. Straciła wszystko, wszystko rozdała, nie ma już nic.
I ona postanowiła szukać Pana. I mówi tak, ja muszę się znaleźć tam, gdzie Jezus. Być w Jego obecności. Ja pomimo tego, co przeżywam i nie powinno mnie być wśród ludzi, ja tam będę. Ryzykuję życiem, bo mogli ją ukamionować. Ona mówi, ja tam muszę być. Bylebym tylko dotknęła się Jego szaty. Kochani, obyśmy dotykali się Bożej obecności, Bożej chwały, która będzie nas zmieniać, nasze serca, nasze myśli. Będzie jak rzeka Boża zabierać strach, lęk, zwątpienie, obawy, a Ty będziesz mógł powstawać w mocy Bożej. Ale musisz wstać. Gdyby ten w tym dole z tym lwem wystraszył się i poddał się, lew by go zabił i zjadł. Ale on wstał w imieniu Pana i pokonał go. Ty i ja każdego dnia możemy wstać w imieniu Pana i pokonać, tak jak Dawid pokonywał lwa i niedźwiedzia w innej sytuacji, kiedy pas owce, kiedy owce były porywane. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. Ona mówi, muszę przyjść do Niego, muszę się Go dotknąć, a gdy się dotknę, będę uzdrowiona. Jak wielka była jej wiara, Jezus, kiedy z nią rozmawiał, mówi, wielka jest wiara Twoja, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Moc wyszła z Jezusa. I drugie wydarzenie, pamiętacie tego, wiecie, wszędzie, gdzie Jezus był, tłumy ludzi, aby Go słuchać, aby dać się uzdrowić. Było tak dużo ludzi, że kiedy Jezus był w jednym domu, nie mogli się przecisnąć ze sparaliżowanym. I wiecie, co zrobili? Wyszli na dach. Wiecie, człowiek, jeżeli ma pragnienie Boga, pragnienie doświadczenia Boga, Jego mocy, będzie szukał Boga całym sercem, aż w końcu nie doświadczy Bożej mocy. Nie poddaje się. Rozebrali ten dach. Dobrze, że to nie były te nasze zbrojone takie żelbetony. Rozebrali dach i opuścili tego człowieka. I co Jezus zobaczył? Ich wiarę. Że oni mieli wiarę, ta wiara dawała im determinację. On, kiedy my wierzymy, że kiedy znajdzie się u stóp Jezusa, On jest w stanie pomóc i uzdrowić go. Jezus zrobił dwie rzeczy, więcej niż oni nawet myśleli, bo przebaczył mu grzechy. A później mówi, wstań, ale doświadczył jednego i drugiego przebaczenia grzechów i uzdrowienia. Wstań, weź swoje łoże, tą swoją pałatkę na dwóch kijach, na których cię przynieśli, weź to i idź. I Słowo Boże mówi, że wszyscy zdumieli się. Nie, jedni byli zagniewani na Jezusa, inni zdumieli się Jego cudem. Wiecie, ci, którzy uważali, że oni sobie sami poradzą, wszystko mają, nie potrzebują łaski i tak dalej, to mieli pretensje, że jak to Jezus odpuszcza grzechy. Tak, On ma moc odpuścić nasze grzechy. Amen. On ma moc. Wołają, a Pan ich wysłuchuje. Spójrzmy na Niego dzisiaj. Chciejmy popatrzeć na Niego. Wiecie, jest taka pieśń, ona może jest już stara, ma swoją historię. Nie wiem, czy damy radę ją zaśpiewać, ale spróbujemy. Wiecie, ona jest w śpiewnikach pielgrzyma. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To jest ta historia, podobna do Twojej i do mojej. Podobna historia jak Dawida, tak Twoja i moja. Co masz robić w trudnym czasie? Spójrz na Niego. Jak? Zacznij Boga szukać. Zacznij Boga uwielbiać i dziękować. Bądź uniżonego serca i wyznaj, kim On jest dla Ciebie. Niech serca i usta nasze będą pełne chwały. Bądź wierny. Stój mocno przy Panu. Nie wycofuj się. A doświadczysz Jego mocy, Jego błogosławieństwa. Powstańmy.